3 lipiec 2024. Świętego Tomasza w kaplicy szpitala Matki Bożej w Hamburgu. Święto Krwi Chrystusa, które zaczęło się 1 lipca tego roku, 910. rocznica objawienia się Matki Boskiej w Tulcach. Sanktuarium, które prowadził ksiądz Józef Woźniak, urodzony w tym szpitalu 7 lutego w 13 roku. Jego droga do sanktuarium była długa. Kapłanem został w 1939 roku 3 czerwca w Poznaniu. Pierwsza placówka owińska, gdzie w byłym klasztorze cystersów był świadkiem likwidacji ponad 1000 pacjentów. Klasztor cystersów. Potem był więzieniem Dachau. Dostarczony został, było 200 kapłanów. 29 października 1941 roku. Wśród nich był ksiądz Michał Woźniak, salezjanin, dla którego ziemię brałam do kościoła świętego Piotra i Pawła w Pędzicach. Został zamęczony tam 16 maja w 1942 roku. Na cześć jego jest wieś Woźniakowo i tam prymas ich tysiąclecia w 1957 roku apel jasnogórski ogłosił, aby sfałszować historię. Kuzyn Andrzeja Wyszyńskiego, największego przestępcy świata, urodzonego 10 grudnia 1883 roku w Odesie. Zaczął swoją działalność od moskiewskiej Solidarności 16 czerwca 1913 roku. Wspomagał oczywiście z władcami świata Adolfa słynnego, prawnuka Rothschilda, urodzonego 23 lutego 1777 roku we Frankfurcie nad Menem, kiedy był cesarzem rzymskim, królem Niemiec, wnuk Sobieskiego. Tysiąclecie koronacja jego była w tysiąclecie zwołania synodu przez świętego Bonifacego we Frankfurcie nad Menem i tysiąclecie Karola Wielkiego urodzin. 12 lutego 1742 roku. Niezwykła uroczystość, koronowany przez brata, obaj urodzeni w Brukseli. Synowie regentki Bawarii, niezwykłej Polki, Teresy Kunegundy Sobieskiej, urodzone i koronowanie w łonie matki 2 lutego 1676 roku na Wawelu, gdzie rezydował nasz święty biskup krakowski Adam Sapieha, wyświęcony przez polskiego papieża Piusa X 17 grudnia 1911 roku na biskupa Krakowa, królewskiego miasta Kraków, w którym działał mój dziadek Stanisław Tomaszewski, przyjaciel arcybiskupa kardynała, a potem Sapiehy, który zmarł. Jego funkcja była do 23 lipca 1951 roku. Jego rówieśnikiem był niezwykły biskup Józef Natan. Józef Natan urodził się 11 listopada 1857 roku. Założył Miasto Miłosierdzia w Branicach. Branicach, które ufundował Branice i Braniewo, biskup z Hamburga Bruno Schauenburg, brat grafa Adolfa IV, który był pradziadkiem polskiej królowej, świętego Franciszkanina,
który nie tylko zakładał klasztory, ale wiele miast. Święty Franciszkanin, graf Adolf IV zmarł w Kilu, miasta, które założył w swoim klasztorze, który założył 8 lipca 1251 roku. 8 lipca 1855 roku w Münster, w biskupstwie wnuka króla Sobieskiego, Klemensa Augusta, urodził się święty biskup Bernard Dybing. Święcenia kapłańskie otrzymał w Ameryce. Zawdzięcza to kuzynowi Piusa X, Leopoldowi Moczygębie. Potem był w Nepi Sutri, gdzie wcześniej był święty papież. Pius V, którego mszę odprawiamy, której nic nie można zmienić. Matko Boża Wszechwładna, wszyscy święci, rok łaski, rok, który zapowiedziała nasza Matka Boża, objawiona w Lourdes. Przepowiedziała to świętej Bernadetce w Nevers, miasta francuskiego, gdzie urodziły się dwie polskie królowe, gdzie spoczywa zachowane ciało świętej Bernadetki, jak również gdzie otruto naszego polskiego króla Jana Kazimierza 16 grudnia 1672 roku. 100 lat potem zaczęła się rewolucja. Była zaplanowana w 527-letnim programie władców świata. A mamy przecież jeszcze polskiego Nobla, Erasma Jerzmanowskiego, który oświetlił Amerykę i ufundował kościół w Nowym Jorku. Urodził się w tym samym, był rówieśnikiem świętej Bernadetki. Urodził się 2 czerwca w 1844 roku. 9. rocznica urodzin polskiego papieża Piusa X. Tydzień po Bernadetce urodził się święty biskup Augustyn Rosenthaler. Święty biskup urodził się 13 stycznia 1844 roku. Tydzień wcześniej, 7 stycznia, urodziła się nasza święta Bernadetka w Lourdes. Nad grotą objawień jest zamek rzymski. W tym zamku rzymskim 1080 lat wcześniej, w lutym 778 roku, było nawrócenie muzułmanina Murata. Przyjął imię Lourdes, Lourdes. Od jego imienia tak się nazywa, jest dalej ten zamek. A pustelnie Matki Boskiej Nadziei przy Lourdes założył największy apostoł Eucharystii, Hermann Cohen Augustyn Maria od Najświętszego Sakramentu. Jego życiorys wydawał Józef Tomaszewski w 1858 roku. Imprymatur jest 22 lutego, a 11 lutego objawiła się Matka Boża. Tego dnia urodził się arcybiskup Julian Nowowiejski, arcybiskup Płocka. Więc gdy Jezus Miłosierny ukazał się w Płocku 22 lutego 1931 roku w świętej Faustynie, była to rocznica wydania tego życiorysu, jak również rocznica urodzin arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego. Zlikwidowano w potworny sposób rytualnie 28 maja 1941 roku, w dniu, kiedy do Oświęcimia przywieziono 303 Polaków razem z Maksymilianem Kolbe, przeznaczonym już na likwidację. Biskupa pomocniczego Płocka, Leona Wetmańskiego, zamordowano w Hamburgu 11 lipca 1941 roku, kiedy alianci bombardowali Aachen, kiedy bombardowali Münster i kiedy do Dachau przywieziono niemieckich kapłanów, w tym biskupa Neuhäuslera, urodzonego przy Dachau.
27 stycznia w 1888 roku. W pojedynczej celi obchodził swoje urodziny 27 stycznia w 1945 roku. W Dachau zachowały się życzenia dla niego. Był zwolniony z Dachau 24 kwietnia w 1945 roku. Było 141 albo 131 prominentów z 17 krajów. Tego dnia powstało seminarium duchowne w obozie koncentracyjnym we Francji dla niemieckich kapłanów, które ukończyło 1000 kapłanów. Wszystko zostało zlikwidowane z historii, dlatego że w tym uczestniczył J23, święty papież, który był w Polsce już w 1912 roku. Wtedy przecież od 1911 roku arcybiskupem Krakowa był Adam Sapieha. W rocznicę jego urodzin założyli Oświęcim. Założyli Dachau, nie założyli Państwo Izrael. 14 maja 1948 rok. Tego dnia do Dachau przywieziono 2500 kobiet i dzieci. Kazano płacić im za czynsz. Ksiądz Rod, którego zamordowali w 60 roku, wywalczył dla nich z krzyżem osiedle mieszkaniowe. 4 lipca 1950 roku. Czuwa nad nami święty Benedykt V. Zmarły tutaj 4 lipca 1965 roku. W tysiąclecie jego śmierci w Częstochowie odszedł biskup święty, biskup Stanisław Czajka. I tego dnia w Krasnym Stawie była koronacja Matki Boskiej, obrazu Matki Boskiej w sanktuarium, które ufundowała polska królowa z Nevers, Marysieńka Sobieska. Panie Boże, wszyscy święci, wszyscy biskupi, nasz kapłani, księdze Józefie Woźniaku, tutaj urodzony 7 lutego w 13 roku. Byłeś w sanktuarium Matki Bożej od 1 lipca 1961 roku w Tulcach. Bo po wojnie podachał, byłeś również tutaj, w tej kaplicy, gdzie był również Pius XII, nuncjusz papieski, święty papież, którego uzdrowił Jezus Miłosierny. Objawił mu się 2 grudnia w 1954 roku, gdy umierał. Odżywił go, żeby spełniał swoją posługę. Matko Boża Wszechwładna, wszyscy święci, święty Boże, jutro będzie 4 lipiec, urodziny świętego Celestyna V, 192 papieża, który zrezygnował z urzędu 10 grudnia 1294 roku, kiedy domek nazaretański znalazł się w Loreto i kiedy w Oliwie zostało przekazane Pomorze Gdańskie dla odrodzenia Królestwa Polskiego 26 czerwca w 1295 roku przez koronację praprawnuczki Adolfa III, który tu w Hamburgu ufundował Kościół Świętego Mikołaja 26 czerwca w 1195 roku, 100 lat wcześniej. Wszyscy święty, święci Boże, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Tak jak ufał mój tato, a
apostoł Bożego Miłosierdzia. Bernard Jan Paweł Duszyński, urodzony 24 lipca 1919 roku w Nordheim. Babcia jego mama zmarła 2 dni po jego urodzeniu. Pradziadkowie byli z Grudziądza, a potem Marianów w Pelplinie, gdzie jego profesorów, 24 kapłanów, zamordowano 20 października w 1939 roku, gdzie ostatni święty papież, Pius XII, który był tutaj wielokrotnie w tym miejscu, wydał encyklikę Polska zmartwychwstanie. Polska zmartwychwstanie. Jezu, ufam Tobie. Polska zmartwychwstała. Jezu miłosierny, objawiony Faustynie. Mojej przyjaciółce, która mnie przeprowadziła tutaj. Jezu, ufam